Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia zakładu. Będę przedstawiał badania, czyli tematykę, którą się zajmujemy, nie tylko samodzielnie, ale stwierdziłem, że będzie jednak lepiej, jeżeli poproszę pozostałe osoby, które też najbardziej aktywnie w zakładzie pracują, żeby powiedziały same o swoich badaniach. Trochę się, że tak powiem, nasza tematyka rozeszła, to znaczy każdy z nas trochę co innego robi w tej chwili, więc jest lepiej, że każdy opowie sam o sobie, niż ja miałbym opowiadać o tym, co robią inne osoby. Ja natomiast przygotowałem sobie również taki wstęp, który troszkę pokazuje historię i taką teraźniejszość naszego zakładu. No zakład de facto kontynuuje tradycję zakładu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, który był założony w 1980 roku, czyli to już będzie 44 lata temu. Był założony przez profesora Mirosława Krzyśkę, który do dzisiaj jest aktywny, mimo że już jest na emeryturze, to jeszcze cały czas z nami tutaj współpracuje, cały czas piszemy wspólne prace. Jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, umieściłem również osoby, które tworzyły pierwszy skład tego zakładu. Myślę, że część z Państwa, przynajmniej część z tych osób pamięta. Ja w zasadzie pamiętam wszystkich poza panią Mirosławą Sitek, która odeszła, zanim ja przyszedłem do tego zakładu, a przyszedłem do tego zakładu w roku 86, czyli już będzie 38 lat, jak w tym zakładzie pracuję. No, przez ten czas przewinęło się parę osób, natomiast ten dzisiejszy skład wygląda w sposób następujący. A mianowicie pracujemy w składzie sześcioosobowym, cztery osoby są na etatach naukowo. Siedmioosobowym, pięć osób jest na etatach naukowo-dydaktycznych i dwie osoby na etatach starszych wykładowców. No, ostatnie dwie osoby, które przybyły do naszego zakładu, to jest pan dr Piotr Płóciennik, który przyszedł do nas po przejściu na emeryturę profesora Domana. Oraz pan dr Arkadiusz Kipki, który się zajmuje analizą danych astronomicznych, więc jego badania pasują jak ulał do tego, czym my się tutaj zajmujemy. No ja kieruję tym zakładem od roku 2017, po śmierci profesor Katulskiej objąłem ten zakład. No i mówiąc szczerze, jestem w bardzo dobrej sytuacji, bo pracownicy zakładu są, że tak powiem, bardzo dobrzy, nie ma z nimi problemu praktycznie wcale, nie trzeba wielce nikogo mobilizować, a nawet samemu muszę się mocno mobilizować, żeby nadążyć za osobami z naszego zakładu. Teraz króciuteńko chciałbym powiedzieć, jak ten zakład ewoluuje, bo my mocno się zmieniamy się, tak? Jak ja jeszcze przyszedłem do tego zakładu, to w zasadzie wszyscy zajmowali się taką statystyką typowo matematyczną. Dzisiaj ten ciężar przeniósł się z matematyki bardziej w stronę informatyki, co widać wyraźnie jak tutaj wypisałem, jakie mamy procentowe udziały przypisania do dyscyplin. Matematyka została już daleko w tyle za informatyką, także nasz zakład jest już w tej chwili zakładem informatycznym. Jest to związane z tym, że taka statystyka matematyczna w klasycznym ujęciu już chyba ma swoje najlepsze lata za sobą. Dzisiaj bardziej analiza danych jest takim elementem, że tak powiem, bardziej topowym. Ja może powiem, czym moim zdaniem różni się statystyka matematyczna od analizy danych, bo to często się wrzuca do jednego worka. Otóż dla mnie statystyka matematyczna to jej główny element, to jest każda praca, która jest ze statystyki matematycznej, zaczyna się, punkt pierwszy to jest model. Czyli ja muszę najpierw napisać, jak modeluję zebrane dane, założenia probabilistyczne dotyczące cech, czy to konkretnych rozkładów, czy nawet bardzo mgliście, ale w każdym razie bez modelu nie ma statystyki matematycznej, nie ma pracy ze statystyki matematycznej.
Natomiast analiza danych bardziej jest skupiona na, przynajmniej moim zdaniem, na efektywności algorytmu, który jest tworzony, a nie na jakichś już bardzo skrupulatnych założeniach dotyczących tego modelu. Najważniejsze, żeby algorytm działał, żeby był sprawny, żeby rozwiązywał problemy. Oczywiście tam jest matematyka ukryta w środku i bez niej te algorytmy nie miałyby szans poprawnego ani działania, ani sensowności. Natomiast nie ma już tego stricte wyspecyfikowania modelu takiego, jakiego mamy w klasycznej statystyce matematycznej. Pracownicy zakładu opiekują się wieloma doktorantami. Tu macie Państwo całą listę tych doktorantów. Niewątpliwie profesor Górecki jest tą osobą najbardziej w tym zaangażowaną w ten proces opieki nad doktorantami. Ale proszę zwrócić uwagę, że opiekujemy się doktorantami nie tylko z naszego wydziału, nawet nie tylko z naszego uniwersytetu, ale również z innych ośrodków. Ja tu na przykład mam doktoranta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Także ta nasza działalność, no dosyć specyficzna, bo związana właśnie z taką działalnością mocno praktyczną, skutkuje również tym, że ci doktoranci są rozsiani po różnych wydziałach i po różnych uczelniach. No, najgorsze z tego wszystkiego jest to, że trudno potem takiego doktoranta namówić, żeby został u nas i żeby potem kontynuował swoje badania, dlatego że konkurencja ze strony chociażby firm jest tutaj absolutnie dla nas, że tak powiem, zabójcza. Teraz chciałbym troszkę powiedzieć ogólnie o działalności pracowników zakładu, bo ta działalność jednak wydaje mi się jest dosyć mocno, jest inna trochę niż działalność, wydaje mi się, innych pracowników, zwłaszcza matematyków na naszym wydziale. Otóż ta pierwsza, to umieściłem pod numerem jeden, no to wszyscy wiemy, jak to działa. No to jest, mamy indywidualne zainteresowania, rozwiązujemy czy to samodzielnie, czy to współpracy z innymi matematykami, informatykami pewne problemy, z tego powstają publikacje. To jest coś takiego, co wszyscy doskonale znamy na tym wydziale. Natomiast mi się wydaje, że jakby tak procentowo popatrzeć na to, jak chodzi o naszą działalność, no to nie wiem, czy to jest chociaż połowa naszej działalności. Dlatego, że tą znaczącą część działalności jednak zajmuje nam współpraca. W punkcie drugim napisałem współpracę z przedsiębiorstwami. To jest dosyć charakterystyczne dla pracowników naszego zakładu. Mniej charakterystyczne pewnie dla pracowników, zwłaszcza tych, którzy zajmują się matematyką. Ta współpraca ma to do siebie. Ja jestem akurat lubię tą współpracę, przyznam się. I co więcej, nawet wręcz jestem wręcz dumny, że jakaś przedstawiciele jakiejś firmy zwracają się do mnie, że oni by chcieli, żebym w takim zespole badawczym tam się znalazł, no bo to znaczy, że coś potrafię zaoferować w jakiejś firmie, że oni coś z tego będą mieli. Ale ta współpraca, przynajmniej w większości, no nie kończy się żadną publikacją, czyli nie ma tego, co dla nas jest tutaj tak ważne. Zazwyczaj powstają z tego tytułu różnego rodzaju raporty wewnętrzne przedsiębiorstw, czasami obszerne, różnego rodzaju wytyczne, natomiast nie ma z tego takiego właśnie efektu publikacyjnego, który z kolei dla nas jest takim efektem bardzo, bardzo ważnym. No, jakimś zadośćuczynieniem jest to, że zazwyczaj firmy całkiem nieźle płacą za taką współpracę, w związku z tym można coś za coś tutaj uzyskać. No ja się na przykład przyznam, że w ostatnich paru latach miałem taką dwuletnią współpracę z firmą Gas System, współpracę zresztą bardzo mocno związaną, tutaj cały uniwersytet miał projekt oficjalny. To jest firma, która zajmuje się, kładzie te rury wielkie od gazu. No i tam się wydarzyło parę nieprzyjemnych rzeczy związanych z składzeniem rur właśnie na terytorium Polski. Te rury zaczynały się tam zapadać i tak dalej. No i stwierdzono, że trzeba przeprojektować po prostu dokumentację, która jest potem, za pomocą której te
te wytyczne dla projektantów tych ról są tworzone. Stworzono taki zespół, część to były osoby właśnie inżynierowie z Gaz-Systemu, no i do tego dobrano różnych ludzi z różnych o różnej wiedzy, geologów, geotechników oraz mnie jako statystyka, który miał się tą stroną statystyczną zająć. Duży projekt z dużą firmą, bardzo ciekawy sposób już takiego typowo takiego zarządzania, powiedzmy, takim projektem. To jest coś, co czasami warto w to wejść, żeby chociażby zobaczyć, jak to takie firmy organizują. W zeszłym roku też miałem taką współpracę, bo mówię na razie tutaj wyłącznie o sobie, z kolei z firmami, które budują warszawskie metro. Też mi się wydawało, że co tam taki człowiek od nas może tym ludziom wnieść do takiego badania. Tam jest problem taki, że to są bardzo głębokie wykopy, które powodują, że niektóre budynki są uszkadzane w okolicy metra. No i z taką bazując na teorii niezawodności, żeśmy próbowali znaleźć te właśnie najważniejsze takie aspekty, żeby przewidzieć, ewentualnie czy wyselekcjonować te budynki w otoczeniu tego gigantycznego wykopu, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę, bo potencjalnie są zagrożone pęknięciami ścian czy problemami z fundamentami potem takich budynków. Także taka współpraca jest. Myślę, że praktycznie każda osoba od nas z zakładu taką współpracę z przedsiębiorstwami ma, która, jeszcze raz mówię, zazwyczaj nie skutkuje publikacjami. Tak? To się kończy po prostu raportami. Czy są to na przykład zwykłe szkolenia, które też prowadzimy dla pracowników różnych firm. Trochę inaczej ma się współpraca z pracownikami z innych wydziałów, zarówno naszego uniwersytetu, jak i też innych jednostek. To jest sytuacja, tutaj już punktem docelowym, wiadomo, zawsze jest publikacja. Po to się taką współpracę prowadzi, żeby potem powstała z tego publikacja. No, taką współpracę mieliśmy tam, nie wiem, ostatnio z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na przykład i tak dalej. To są osoby, które zajmują się też naukowo swoją, że tak powiem, dziedziną. W pewnym momencie mają jakieś dane, mają jakieś problemy, żeby te dane opracować, zwracają się do nas, no a my, nasza część, którą oni zawsze nazywają metodologiczną, polega na tym, żeby opracować odpowiedni algorytm, to znaczy albo zmodyfikować algorytm, który już istnieje, tak żeby dopasować do problematyki, którą oni się zajmują, bądź też wręcz zupełnie od zera takie algorytmy próbujemy znajdować, które byłyby sensowne w rozwiązywaniu tych problemów. Także jeszcze raz troszkę inaczej ta specyfika, wydaje mi się, naszego zakładu wygląda w stosunku do takich klasycznych zakładów matematycznych, czy nawet takich klasycznych zakładów informatycznych, a to wynika z tego, że no przynajmniej ja o sobie zawsze mówię, że jestem statystykiem, czyli tak matematykiem owszem, ale jednak statystykiem. To jest coś takiego, co przynajmniej uważam, że mnie tutaj wyróżnia. Teraz, tak jak mówiłem, każdy z nas troszkę opowie o tym, co aktualnie się dzieje. Ja aktualnie ostatnie parę lat zajmuję się analizą danych przestrzenno-czasowych. Wszystko, że tak powiem, zaczęło się od takiego stworzenia takiego zespołu na bazie, znaczy ze strony tutaj, że tak powiem, matematycznej, to jest to pan profesor Krzyśko i ja tworzymy trząt, że tak powiem, tego zespołu. Potem jeszcze inne osoby też oczywiście do nas dochodzą. No i myśmy parę lat temu zaczęli współpracować z profesorem Latajczakiem oraz profesorem Peterem Niekampem, który przyjeżdżał często do Poznania. I właściwie to zaczęło się od tego, że profesor Niekamp jest ekspertem World Economic Forum i oni tam opracowują takie rzeczy jak
rankingi krajów, miast i tak dalej, pod zresztą różnymi względami. No jak myśmy zobaczyli ten system, myśmy w sensie z profesorem Przyszką zobaczyliśmy, bo nam pokazali, jak taki ranking jest tworzony. To jest tworzone wyłącznie ekspercko. Jak są wymyślane różnego rodzaju współczynniki i tak dalej, no to od razu żeśmy stwierdzili, że my jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnych ekspertów i wykorzystując algorytmy statystyczne, trochę je oczywiście modyfikując. I rzeczywiście po zastosowaniu tego wszystkiego, przerobieniu, otrzymaliśmy nasz ranking, który bardzo niewiele różnił się od tego, co ci eksperci miesiącami dubiąc tam i wymyślając różne współczynniki otrzymywali. Co więcej, tam publikację żeśmy oczywiście z tego zrobili. Co więcej, wydaje mi się, że nasz ranking był nawet bardziej odzwierciedlający rzeczywistość niż to, co oni tam wymyślali, bo tam na przykład według ich rankingu, nie wiem, Norwegia i Polska była w jednym koszyku, u nas już nie. No wydaje mi się, że wrzucanie Polski i Norwegii do jednego koszyka to trochę jest przesada. A dane tam były przeróżne, nie tylko ekonomiczne. Natomiast w ostatnim czasie właśnie za sprawą głównie profesora Ratajczaka, ale nie tylko, oni się mocno zajęli takimi zagadnieniami jak wykorzystanie, znaczy tak, jednostki, na których są te nasze cechy badane, to są, nie wiem, kraje, województwa, powiaty, gminy i tak dalej. No i one oczywiście gdzieś są rozmieszczone w przestrzeni. No i teraz bardzo taki duży nacisk jest położony na to, żeby uwzględniać w analizach wzajemne położenie tych jednostek w tej przestrzeni. No i myśmy się tą tematyką zajęli. W ostatnim czasie to napisałem do nasze dwie ostatnie publikacje, które powstały z tej tematyki. No szczególnie tutaj ta druga publikacja, która jest z roku 24, to jest Spatial Economic Analysis, mimo że to czasopismo ma mniej punktów niż to wyżej i ma mniejszy impact factor, no to jednak w środowisku jest cenione zdecydowanie bardziej. Tam redaktorem głównym jest profesor Elhorst, który jest takim chyba najbardziej cenioną osobą z tej tematyki. Myśmy się ponad 2 lata męczyli, zanim wreszcie udało nam się też sfinalizować publikację właśnie w SA tych naszych wyników dotyczących właśnie naszego podejścia do takiego czasowo-przestrzennych, do takich danych czasowo-przestrzennych. To może, ale tak naprawdę bardzo króciutko chciałbym tylko powiedzieć, o co tutaj chodzi. Wiele lat temu, myślę, że już więcej niż 10, zaczęliśmy się w zakładzie zajmować taką działką, która wtedy się rodziła, a mianowicie analizą danych funkcjonalnych, czyli danych, które są de facto funkcjami lub krzywymi. Otóż była taka piękna monografia Ramseya i Silvermana, w której oni się tą tematyką zajmowali. Ona się okazała być bardzo obiecująca. Myśmy wiele, wiele prac opublikowali swoich pomysłów związanych z tą tematyką. Dzisiaj to jest tak popularne, że na znaczącej części konferencji ze statystyki to w ogóle są sekcje całe poświęcone właśnie tylko analizie danych funkcjonalnych. Na tyle jest ta, na tyle ta działka się rozbudowała i znalazła ogromne zainteresowanie. Mówiąc rzeczy, sytuacja jest dosyć prosta, dlatego że idea polega na tym, że no właśnie budujemy model, czyli mamy tu klasyczną statystykę matematyczną. Ten model to zakładamy sobie, że obserwujemy pewien wielowymiarowy proces. Trajektorie są z przestrzeni Hilberta, funkcji całkowalnych z kwadratem, a zatem mogę je w taką każdą funkcję przedstawić w bazie, obojętnie jakiej bazie. Bazę dobieramy w zależności od danych. Dla niektórych danych lepsza jest baza fourierowska, dla innych na przykład baza splajnowa. To już jest kwestia bardziej wtórna. No i problem oczywiście polega na tym, że z punktu widzenia statystyki, co ja mam? No nie mam nieskończonej obserwacji procesów w nieskończonym czasie. Mam pewne tylko obserwacje, pewnej skończonej, skończonym
nie dotrzeć w skończonym okresie czasowym, to jeszcze dodatkowo w skończonej liczbie pomiarów tylko te obserwacje są robione. W związku z tym no, coś trzeba wymyśleć. No i tutaj pomysł jest bardzo prosty. Zamiast wykorzystywać wszystkie w rozwinięciu bazy, wszystkie elementy, wykorzystujemy tylko pewną grupę pierwszych elementów, czyli dokonujemy wygładzania. Oczywiście liczba tych funkcji bazowych, które tak naprawdę wykorzystujemy, daje nam możliwość mniejszego lub większego wygładzania, a to jest z kolei związane z dostępnością danych. Istnieją procedury, które pozwalają nam wręcz wyznaczyć optymalną liczbę tych funkcji bazowych, które powinniśmy użyć. To, co pierwsze żeśmy tutaj zrobili u nas w zakładzie jeszcze wiele lat temu, to, że de facto jak myśmy się tym zajęli, to wszystkie prace dotyczyły praktycznie tylko jednej zmiennej. Natomiast myśmy stwierdzili, że no wygodnie będzie operować nie procesami, wygodnie będzie właśnie operować takimi procesami wektorowymi, czyli gdy mamy wiele cech i wiele momentów czasowych, to się często mówi o danych podwójnie wielowymiarowych. No i jeszcze jedna rzecz, co ja nazywam czasem, to jest bardzo umowne, wcale nie musi być czas. Stosowałem na przykład te modele do właśnie przy współpracy z geotechnikami, wtedy zamiast czasu była głębokość. W związku z tym ten symbol to jest tutaj bardzo, bardzo ogólny. No i na czym polega cała idea? No idea polega na tym, że ten nasz proces ja mogę sobie w modelu zapisać w takiej postaci macierzowej. To phi to jest macierz, która zawiera elementy związane z bazą, alfa to są te współczynniki. No i teraz jak się okazuje, te podstawowe techniki statystyczne, głównie te dotyczące redukcji wymiarów, czyli składowe główne, zmienne dyskryminy, zmienne kanoniczne, one wszystkie de facto prowadzą do specyficznego rzutowania, czyli do nowych zmiennych, które są wyznaczane w oparciu o różnego rodzaju kryteria, no, począwszy od składowych głównych, gdzie staramy się zmaksymalizować zmienność przez inne kryteria, takie jak zmienne kanoniczne, gdzie maksymalizujemy wzajemną zależność między grupami z kolei obserwowanych zmiennych i tak dalej, i tak dalej. No, z matematycznego punktu widzenia to, co jest tutaj najistotniejsze i co sprawiło, że ta technika tak bardzo się okazała płodna, to jest to, że ja mogę zamienić iloczyn skalarny, tu mam funkcję z tej przestrzeni L2 do P tej, ja mogę zamienić na iloczyn skalarny po prostu używając wyłącznie współczynników. A współczynniki jestem w stanie bez problemu albo bez, no w każdym razie jestem w stanie wyszacować na podstawie danych, na podstawie skończonej liczby danych, a zatem zamieniam problem z funkcji na reprezentację tej funkcji w pewnej bazie i ta reprezentacja mi zupełnie wystarcza, żeby dalej całą analizę przeprowadzać, czyli wszystkie te elementy dalej już dotyczą wyłącznie tych elementów, które mam tutaj, czyli tych współczynników zarówno funkcji wagowych, jak i samych badanych cech. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy baza jest ortonormalna. Jeżeli ona ortonormalna nie jest, czyli na przykład jest tylko ortogonalna, no to tam jeszcze dochodzą pewne dodatkowe macierze i tak dalej, ale to jest tam sprawa techniczna zupełnie, że tak powiem, nieistotna w rozważaniach. Ważne jest, że daje się zamienić te iloczyny skalarne, a funkcje, które nas interesują, dają się wyrazić poprzez iloczyny skalarne i to jest tutaj tajemnica sukcesu tej metody. No i dalej, co myśmy zrobili? No, potrafiliśmy już analizować dane czasowe, czyli potrafiliśmy aspekt czasowy jakoś ująć w tych podstawowych procedurach. Zaczęliśmy się wczytywać w literaturę dotyczącą zależności przestrzennych. No i tutaj ta główne zależności przestrzenne to są opisywane za pomocą różnego rodzaju indeksów. Trzy takie najpopularniejsze tutaj wymieniłem. No i myśmy to wszystko, że tak powiem, pożenili, to znaczy stworzyliśmy taką dwustopniową procedurę.
która w pierwszym kroku jak gdyby usuwa czas, to znaczy przechodzi na te współczynniki rozwinięcia bazowego, a w drugim kroku zamiast posługiwać się wyjściowymi zmiennymi, czyli danymi surowymi, posługujemy się już tymi współczynnikami, które de facto nam definiują po wygładzeniu nasze dane wejściowe, czyli są takim substytutem naszych danych wejściowych. One są już liczbami rzeczywistymi, w związku z tym mogę je zastosować do mierzenia zależności pomiędzy tymi cechami. No i taką maksymalizując takie iloczyny otrzymujemy w wyniku te zmienne, które nas interesują, czyli właśnie takie zmienne, które nazywamy przestrzenno-czasowymi. Oczywiście istnieją tutaj pewne problemy, chociażby interpretacyjne, takie jak ujemne wartości własne, tak? No jeżeli mówimy o składowych głównych, to przecież interpretujemy to jako wariancję. No wariancja nie może być ujemna, w związku z tym, co to znaczy, tak? Jak interpretować takie ujemne wartości, jak interpretować same tą zależność, która już nie jest na danych surowych, tylko na takich współczynnikach, ale na całe szczęście właśnie tutaj jest ten duży plus współpracy z osobami, które się znają powiedzmy na tych aspektach ekonomiczno-geograficzno-społecznych, bo one potrafią popatrzeć na to trochę inaczej niż my. Dla nas jest to tylko kwestia wyznaczania tam odpowiednich wartości własnych czy rozwiązywania pewnych zagadnień optymalizacyjnych, a te osoby patrzą z kolei na to inaczej, bo patrzą na te rezultaty jako na wynik, który ma coś wnieść do analizy takich danych. Także ostatnio to, co jeszcze raz powtórzę, ostatnimi czasy szczególnie zajmujemy się tą tematyką, chociaż nie tylko, bo jeszcze inne rzeczy też są tutaj ciekawe, którymi warto się cały czas zajmować. Dobrze, to tyle ode mnie, to teraz bym poprosił może najpierw tutaj pana profesora Grueckiego, żeby opowiedział z kolei o swoich badaniach. Tak, proszę Państwa, ja to tak podzieliłem na takie, widziałem ostatnie 2 lata też, jak tutaj profesor Wołyński i pracę, elementy nauki, którymi zajmowałem się w ciągu ostatnich 2 lat. To może tylko dorzucę, bo tutaj profesor Wołyński też wspominał o współpracy, no ja też w ostatnich latach z takich firm, które mogą być znane, no to Lidl, Samsung czy Allegro, no to ja gdzieś tam jestem, czy byłem z nimi związany i pracowałem z ich danymi. Z projektów takich trwających, które obecnie z innymi wydziałami, no to z Wydziałem Prawa jestem w projekcie, gdzie pracujemy nad retencją danych. Także prawnicy też, czy takie nauki mocno społeczne, które do tej pory nie były postrzegane jako takie nauki, które do końca chcą metody, może statystyczne tak, ale tutaj my używamy tam metody już jednak sztucznej inteligencji troszeczkę inne, więc to też takie nauki nie bezpośrednio kojarzone z tymi metodami też zaczynają się angażować. A tutaj ja, tak jak mówię, podzieliłem to na kilka części. Ta pierwsza część jest taka właśnie bardziej w tym, powiedzmy, głównym kiedyś nurcie takim matematycznym z elementami informatycznymi. I to jest związane przede wszystkim, to są dwie prace związane z klasyfikacją szeregów czasowych jeszcze z moim doktorantem, teraz już doktorem panem Piaseckim i z profesorem Łuczakiem, tutaj Maciejem, który też jest w naszym zakładzie. To była jedna praca, ta druga tutaj, to jest taki pomysł na pewną miarę podobieństwa, bo w szeregach czasowych głównym aspektem, jak chcemy się zajmować ich klasyfikacją, grupowaniem i podobnymi technikami, to głównym elementem jest jak mierzyć podobieństwo takich obiektów. To jest najważniejszy aspekt. Potem w sumie metoda często może być bardzo prosta i nawet jak coś takiego prostego jak metoda najbliższego sąsiada często działa i tam jest koncepcja właśnie jak mierzyć podobieństwo i my tutaj w tej pracy zastosowaliśmy taki las podobieństwa, który zaadaptowaliśmy do szeregów czasowych, który był pierwotnie wymyślony dla zwykłych danych takich tabelarycznych. Natomiast to nie jest też, żeby to się nie skojarzyło, bo to się może kojarzyć z lasem lasowym. Random Forest, taki popularny klasyfikator czy regresor, to jest coś zupełnie innego. Podobieństwo nazw jest tylko zbliżone. Ta druga praca, ta pierwsza, która tutaj jest,
To jest praca, która, taka duża praca przeglądowa, w której właśnie analizujemy ponad 50 miar podobieństwa szeregów czasowych i jak one się przekładają na jakość klasyfikacji. Także z tą pracą też właśnie wiele lat walczyliśmy w różnych poprawek, różne nowe się pojawiały miary, trzeba było doliczać, dokładać, bo to niestety ten proces recenzyjny jest jaki jest. To jest pierwszy taki aspekt. Druga, tutaj wrzuciłem jedną prackę, cały czas gdzieś tam medycyna, lekarze mają dużo zawsze problemów, dużo danych i to jest jedna z takich prac, których w ostatnim czasie opublikowałem wspólnie z kolegami i koleżankami i to dotyczyło czegoś takiego jak płynna biopsja, taki mało inwazyjna metoda diagnostyczna i kwestia tych wyników, czy da się na podstawie tego właśnie dobrze diagnozować raka szyi głowy. Także tam jest taki specyficzny, tutaj nie wiem, czy ten kod się pojawił, to jest, nie, on tu się nie pojawia, taki HCCNA, taki właśnie jeden z nowotworów. No i tam właśnie oczywiście grupa kontrolna, grupa badana i tak dalej. Także takie klasyczne zastosowanie metod statystycznych do danych medycznych. Tutaj właśnie tak gdzieś około 2-3 lata temu nawiązałem też współpracę z Wydziałem Pedagogiki i Kognitywistyki, to chyba tak, Psychologii i Kognitywistyki i Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika i tutaj też w zespole panie przeprowadziły takie szeroko zakrojone badania studentów polskich uczelni różnych wydziałów, nie tylko wydziałów pedagogicznych, dotyczące tego, jak różne aspekty funkcjonowania na uczelni wpływają na wypalenie się studentów. Czyli oni z czasem przyszli do nas zaangażowani i chce im się coś robić, a różne aspekty związane z uczelnią sprawiają, że niektórym się przestaje chcieć. No i teraz co wpływa, jak wpływa i jakie elementy negatywnie właśnie wpływają, że student staje się wypalony. Także to jest takie, tam jest taka metodologia właśnie Maslacha. Ona wyszła nie od studentów, tylko od pracowników, takich klasycznie jak to w pracy ludzie stają się wypaleni. No i to była adaptacja takiej właśnie tego badania, tam w tych naukach nazwane jest to narzędzie, czyli przygotowanie odpowiednich ankiet, no i później analiza tego, co tak za pomocą tak zwanych profili latentnych. To jest taki, można powiedzieć, specyficzna metoda zbliżona do, jak ktoś tutaj się takim metodem zajmuje, do analizy czynnikowej. Tutaj jest taki aspekt, którym zajmuję się w zasadzie od początku mojej naukowych badań. Jak jeszcze byłem doktorantem, to już właśnie zajmowałem się częściowo taką analizą danych ekonomicznych. Ekonomiści też właśnie od zawsze, wiadomo, mnóstwo różnego rodzaju danych. I tutaj z panią Ewą Łaźniewską z naszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od ponad 20 lat zajmujemy się szeroko pojętymi różnymi aspektami ekonomiczno-społecznymi. I tu jest taki zestaw prac. Dwa pierwsze dotyczą, a czy nie, w zasadzie to jest pierwszy, to jest jeszcze może troszeczkę inaczej. To jest aspekt energetyczny. No wiadomo, teraz energia jest kluczowa, dużo się o tym mówi, dużo się o tym pisze i to jest praca, która pokazuje, jak my wyglądamy w kontekście energii versus Niemcy. Także taka bardzo duża praca poglądowa, wszystkie źródła energii, jak my produkujemy energię, jak ją importujemy, eksportujemy i w jakie kawałki przemysłu to wędruje, jak to wygląda z podziałem na różnego rodzaju regiony i taka porównawcza praca. Druga praca dotyczyła, jak ta pandemia, która nas niedawno dotknęła, związana z COVID-em, wpłynęła na rynek pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Także to się wydarzyło i tutaj się okazało, że jednak trochę inaczej to wpłynęło na polską część tego pogranicza, a inaczej na niemiecką. I ostatnia tutaj, to już taka może pokażę, taka książka właśnie dotycząca uchodźców, związana z wojną, która teraz nas dotknęła pośrednio, no ale liczba uchodźców z Ukrainy była przez moment bardzo duża, wciąż jest duża. I taką książkę tutaj
Ja jestem tutaj autorem tylko analiz statystycznych, także w mniejszości oczywiście ale Routledge, także bardzo dobre wydawnictwo. Książka będzie jakoś od sierpnia do kupienia na Amazonie się znajduje. Także właśnie jak ta wojna wpłynęła na rynek pracy no w Polsce i na Ukrainie. To jest kolejny aspekt badań. My od kilku lat zajmujemy się z całym zespołem, nie tylko od naszego zakładu, ale również Zakładu Sztucznej Inteligencji i analizą danych sportowych, tutaj ze współpracy z Lechem Poznań przede wszystkim. No i tutaj akurat w tych dwóch latach ukazała się ta praca na konferencji w Korei dotycząca przewidywania, takiej predykcji, może to jest troszeczkę złe słowo, ale spojrzenia, jakie czynniki sprawiają treningowe i meczowe, że zwiększa się ryzyko urazu bezkontaktowego u piłkarzy. Także to jest taki jeden z elementów, którym się zajmujemy. Teraz też są prace, ja też jeszcze współpracuję z sekcją szermierki, która jest u nas i w Warcie kobiety Floret. Także też te prace są akurat teraz już pisane i jeszcze za WF-em też jest nowa praca, która też dotyczy piłki nożnej, ale jeszcze nie jest opublikowana. No i ostatni aspekt z tych rzeczy, którymi ja się zajmowałem, tutaj też z doktorantem, który ma duże zapędy do uczestnictwa w konkursach, takich informatycznych konferencjach. Wiemy chyba, że na większości konferencji informatycznych przy okazji konferencji jest ogłaszany jakiś konkurs czy konkursy dotyczące analizy konkretnych problemów, zaproponowania jakichś ciekawych rozwiązań na postawione tam problemy. No i tu właśnie z panem Piorońskim, to jest mój doktorant, w dwóch takich konkursach w tym czasie wzięliśmy udział, zajmując jakieś tam wysokie miejsca, bo tam pierwsze dwie, trzy osoby są proszone potem o przedstawienie pracy i opisanie tych swoich pomysłów i rozwiązań. I to jedna konferencja właśnie, to jest FEDSIS, ta pierwsza, ona się odbyła, to była akurat w Polsce, ta druga konferencja, to jest taka bardzo duża konferencja, która odbyła się akurat, ta edycja odbyła się w Australii. W pierwszym zagadnieniu no to była kwestia ataków na urządzenia IoT, czyli te takie różnego rodzaju drobne urządzenia, które nas otaczają w lodówkach, pralkach i tak dalej. Oczywiście nikt nie atakował pralek, ale to jest tego typu urządzenia właśnie, różnego rodzaju czynniki. A w drugim to było właśnie kwestia przewidywania, jak się zachowa gracz w pewnej grze komputerowej, turowej, więc tam można trochę było przewidzieć w zależności od tego, co go otacza, jak inni gracze mają jakie uzbrojenie i tak dalej. To jest kwestia strategii, jaką należy obrać w tej grze. To chyba tyle z mojej strony. Ja dziękuję bardzo. I tutaj. O, to już jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tutaj może zacznę od tej takiej mojej części bardziej naukowej, związanej w dalszym ciągu ze statystyką matematyczną. No i jeden z tych kierunków, który wiedzie u mnie, jeśli chodzi o statystykę matematyczną, to jest analiza danych funkcjonalnych. No w szczególności właśnie taka, czy to widać, o jest. Funkcjonalna analiza wariancji, czyli analiza wariancji danych funkcjonalnych. To jest taki przykład może motywacyjny, bo to nie są tylko takie jakieś wydumane matematyczne rozważania, czy statystyczno-matematyczne rozważania, ale mają jakieś zastosowania. I tu jest przykład takich dosyć ciekawych danych dotyczących pacjentów. Pacjentów, którzy są niestety chorzy na stwardnienie rozsiane. Tak? No straszna choroba. I w tych danych oni byli badani. Badani byli podczas czterech wizyt. Tu mamy wizytę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Względem pewnej cechy. Ja nie znam tego terminu medycznego, tak, ale ona oczywiście ma jakiś tam sens medyczny. Jest oznaczona przez FA. I o tyle jest fajnie, że ona była mierzona w pewnych punktach czasowych. Dokładnie tych punktów czasowych było 93 punkty czasowe. My później dane z tych punktów czasowych jakby tak uciągnęliśmy, otrzymując właściwie funkcje. Tak? I to są funkcje dla różnych pacjentów. I tam było chyba 17. Tak? I dla każdej wizyty mamy właśnie takie dane funkcjonalne, dane w zasadzie funkcji. No i to, co chcemy robić, to te funkcje porównywać między sobą. Tak?
między pierwszą, drugą wizytą, pierwszą, czwartą, albo wszystkie razem, tak, no po to, żeby otrzymać jakieś wnioski związane z medycyną, czy na przykład w którym momencie następuje znaczne pogłębienie się choroby na przykład, tak, pogorszenie stanu zdrowia i tak dalej. No, jak to robić? Tutaj można robić to na różne sposoby. Tym jakby działem statystyki zaraził nas profesor Krzyśko i tu właśnie z Tomkiem Góreckim zaczęliśmy trochę nad tym pracować, już dosyć dawno, jak widzimy, w 2015 roku była pierwsza praca. Wykorzystywaliśmy tutaj głównie to podejście bazowe, o którym profesor Woński wspomniał, wykorzystując współczynniki rozwinięcia w bazie, w czym tu było tyle ciekawie, że tak jak było w składowych głównych na przykład, można było przenieść składowe główne funkcjonalne na właściwie składowe główne na współczynnikach czynnych wielowymiarowych, to już tak nie jest, takiego przejścia nie ma. Mamy współczynniki, ale musimy inaczej, w inny sposób wykorzystać. Nie przejdziemy na zwykłą z wariancji dla rzeczywistych danych, takich klasycznych. A drugie podejście bazuje na rzutowaniu danych funkcjonalnych, czyli tych funkcji na prosto. Tak? I później użycie odpowiednich testów na tej prostej. No, to jest taka ogólna idea. Tam oczywiście są różnego rodzaju problemy, które staraliśmy się rozwiązać i udało nam się też to zastosować dla takich danych wielowymiarowych, funkcjonalnych, co było dosyć takim nowym podejściem i to właściwie ta praca tutaj druga była właśnie pierwszą pracą z tej tematyki. Taką może nie najlepszą metodę tam wymyśliliśmy, tak, ale jednak pierwszą. Dzięki temu mieliśmy też sporo cytowań. I to jest tylko jedna kwestia, o której chciałem wspomnieć, co jest związane z tą specyfiką naszych badań, to tak naprawdę pewnego rodzaju implementacji. Tak? No my musimy jakoś to umieć policzyć. Tak? Nie liczymy tego ręcznie na kartce. Tu nie mówię o dowodach, tak? Czy tam jakichś wyprowadzeniach, tylko już o konkretnym użyciu. Potrzebujemy jakiejś implementacji, która no, najlepiej, żeby była jeszcze otwarta źródłowa i udostępniona, ponieważ wtedy mamy też sporą szansę na cytowanie. Jak ktoś weźmie jakieś statystyki, jakąś pracę i zobaczy, że jest tam od razu dostępny kod, to jest przychylniejszy, żeby się z nią zapoznać, żeby ją wykorzystać, się z nią porównać, rozszerzyć, niż jak tego kodu na przykład nie ma. I to akurat widzimy, ponieważ napisaliśmy taką pracę w 2019 roku. No, ona tu jest o pakiecie, ale ta praca oczywiście nie dotyczy tylko pakietu statystycznego, tylko tam jest oczywiście pewna część taka metodologiczna, statystyczna, bardziej teoretyczna i tą drugą część taka bardziej może praktyczna, jest właśnie ten pakiet. Tam go dobrze opisaliśmy, zbadaliśmy jego własności, też takie może bardziej wydajnościowe i ten pakiet jest dostępny za darmo, tak, w takim repozytorium. Dzięki temu naprawdę otrzymujemy, ta praca tutaj zwłaszcza, ale wcześniejsze również mają naprawdę bardzo dużo cytowań, tak, jak na pracę z takiej statystyki trochę matematycznej, nie? Dzięki temu też udało nam się no, wypełnić jeden ze slotów w tym kryterium trzecim, tak, czyli tej takiej działalności naukowej i jej wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Tak więc to jest też dla nas ważny aspekt. Okej, okay, no tutaj tą tematykę pociągnąłem dalej, idąc trochę w kierunku innych technik, konstrukcji metod, później badania własności teoretycznych, jak i też takich, jak to mówimy u nas, empirycznych. Zajmowałem się też takimi pomiarami powtarzalnymi, tak, trochę inne dane zależne, nie niezależne, a także udało mi się nawiązać współpracę z profesorem Zangiem, autorem jednej z książek, takiej jednej z monografii, bardzo wstępnej monografii, ale zawsze dotyczącej danych funkcjonalnych. Profesor Zang akurat teraz pracuje w Singapurze, aczkolwiek przez wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych, no i na pewno jest ekspertem w tej dziedzinie. Mnie udało się go zainteresować takimi testowaniem prac liniowych dla danych funkcjonalnych, i tu dzięki temu napisaliśmy pewne prace, również w takiej ogólnej przestrzeni metrycznej, mimo że tak naprawdę sprawdzaliśmy to tak empirycznie tylko na takich skończonych przestrzeniach. Dobrze, no ale ta analiza wariancji to nie tylko to, czym się tutaj zajmujemy w zakresie analizy danych funkcjonalnych. Tutaj jest szereg innych zagadnień, jak chociażby regresja. Tutaj udało się podjąć współpracę z profesorem Matsuim z Japonii, gdzie mieliśmy problem wyboru zmiennych w takim funkcjonalnym modelu regresyjnym, gdzie jedna zmienna niezależna jest zmienną liczbową właściwie, tak naprawdę, tak, zmienną rzeczywistą, a zmienne niezależne są zmiennymi funkcjonalnymi, po prostu są funkcjami. Tak? Pytanie, które z tych funkcji wybrać do naszego modelu, żeby on był najlepszy w sensie pewnego kryterium. Z panem profesorem Krzyśko i z panem profesorem Kokoszką, który jest Polakiem, Piotr Kokoszka, aczkolwiek właściwie pracuje od samego początku swojej kariery w Stanach Zjednoczonych, bądź też w Wielkiej Brytanii, udało nam się rozważyć problem niezależności, testowanie niezależności danych funkcjonalnych i programowych danych funkcjonalnych. A także ostatnio z panem profesorem Krzyśko zajmowaliśmy się rozrzutem, tak, czy taką wariancją jakby z danych funkcjonalnych. To jest dosyć takie
no, trudne zagadnienie, bo pytanie, jak mierzyć rozrzut, tak, rozproszenie się funkcji. No tutaj jakiś pomysł zaczerpnięty z analizy jednowymiarowej udało nam się zaadaptować, zbadać własności, no i też opublikować to w całkiem dobrym czasopiśmie. Dobrze. A teraz jeszcze króciutko o drugim takim trendzie, którym zajmuje się w statystyce matematycznej, czyli o testach typu Wolda. To jest takie jedno ogólne hasło, które chciałem tu napisać do tych właśnie różnych prac. One dotyczą tak naprawdę pewnej konstrukcji. Konstrukcji tego testu statystycznego, która jest bardzo ogólna dosyć. Tak, można ją stosować w różnych zagadnieniach. I tutaj dla przykładu podałem moją pracę odnośnie ogólnego modelu czynnikowego, a także pracę z kolegami z Niemiec, profesorem Markusem Paulim i profesorem Markiem Diskausem odnośnie współczynnika zmienności jednowymiarowego czy wielowymiarowego, w których to staraliśmy się te metody zaadaptować. No problem z tymi metodami jest taki, że tam niestety zbieżność do bardzo ładnego rozkładu granicznego jest bardzo słaba. W związku z tym sam ten test w takim ujęciu, no powiedzmy prawie że klasycznym, działa źle. Tak? Ma bardzo złe własności przy próbach skończonych, nawet dosyć sporych. W związku z tym staramy się to poprawić i badamy, no jeśli się uda, to metody permutacyjne. Tak, metody permutacyjne pokazują zarówno ich własności graniczne, takie dobre własności graniczne, jak i też empiryczne właśnie w połączeniu z tą statystyką typu Wold. Dobrze, tutaj mówię głównie permutacyjne, bo one są takie lepsze względem własności, aczkolwiek czasami też, jeśli się z nimi nam nie uda, no to próbujemy klucz bootstrapowych. Różnica właściwie jest taka, przy permutacjach tak, nie ma zwracania przy losowaniu, a przy bootstrapie jest. Tak, co ma pewne dosyć spore znaczenie. Okej. Okay. I tutaj może takie jeszcze inne kwestie, już taką powiedzmy działalnością dotyczącej tej drugiej nazwy, tej drugiej części nazwy naszego zakładu, czyli analizy danych. Tutaj na jednym z pierwszych slajdów był już pan Jędrzej Wydra, czyli mój doktorant, który robi doktorat na Wydziale Prawa Administracji UAM, czyli no, doktorat z prawa, aczkolwiek właściwie zajmuje się kryminalistyką. Jest w, to chyba jest pracownia kryminalistyki, czyli laboratorium kryminalistyki, którą kieruje profesor Matuszewski. Ale tak naprawdę on zajmuje się troszkę właśnie analizą danych. Analizą danych związanych z kryminalistyką, czyli z oceną, kiedy została popełniona dana zbrodnia. Tak, mamy pewne zwłoki, tak, i chcemy określić czas zgonu. Jak się okazuje, to nie jest to taki łatwy problem. Oczywiście prawnicy mają swoje metody, tak? Biegli sądowi mają swoje metody, aczkolwiek one są, patrząc tak formalnie, ściśle, są bardzo słabe. Tak? Bardzo takie empiryczne, wydumane i oni ich używają. A jeśli im przyjrzymy dokładniej, to właściwie one nie powinny być stosowane, bo ich własności są tak złe. Dlatego staramy się je poprawić. To jest taka jedna praca, którą mamy przyjętą. Też się tym troszkę niestety, jak to się mówi, brzydko bujaliśmy przez lata. Z tego względu, że to jest ten problem, że prawnicy nie za bardzo rozumieją matematyków, czy statystyków, czy nawet analityków danych. Tak? I się ich troszkę boją. Tak więc coś przepchnąć, nawet coś, co jest oczywiście poprawne i działa, do jakiejś takiej literatury bardziej prawniczej, nie jest takie łatwe. Tu akurat był problem stosowania takiej pewnej stałej, która jest potrzebna w pewnym wzorze. W pewnym wzorze na ocenę właśnie jakby takiego tempa wzrostu pewnych owadów, tak? które się w naturalny sposób pojawiają na zwłokach. Inny problem to jest stosowanie na przykład temperatury w danym miejscu tak naprawdę. My, no, prawnicy czy tam tak specjaliści od tej statystyki biorą pod uwagę temperaturę z najbliższej stacji pogodowej, która może być bardzo daleko tak naprawdę. Co więcej, ona nie bierze pod uwagę tego, w jakim miejscu to się zdarzyło. Czy to było gdzieś w piwnicy, czy na dachu, czy w jakiejś szopie, czy gdziekolwiek indziej. Tak? I tutaj mogą być bardzo duże różnice w tej temperaturze, a temperatura w tym wzorze na ocenę, tak, kiedy ta zbrodnia została popełniona, ma duże znaczenie. I nad tym też tutaj pracujecie. Tak naprawdę są to bardziej zagadnienia regresyjne, można by powiedzieć może ogólnie, niż związane stricte z prawem, czy to jest kryminalistyką. No pan Jędrzej akurat jest dobrym kandydatem tutaj takiego doktoranta, ponieważ on zarówno skończył prawo, ma magistra z prawa, jak i też skończył nasz Wydział Matematyki, skończył informatykę, który ma magisterstwo z matematyki. Dobrze. I jeszcze krótko o stosowaniach. Tu od lat mam taką współpracę z Politechniką Poznańską, dokładnie z profesorem Józefem Jasiczakiem i panem doktorem Marcinem Kanoniczakiem, którzy zajmują się w szczególności, nie tylko, ale w szczególności takim pojęciem, które się nazywa rodzina betonu. I to pojęcie, to jest pojęcie właściwie ujęte w normie, tak? W normie dotyczącej betonu.
Tam jest napisane coś takiego, że żeby uznać powiedzmy dwie rodziny betonu za takie same, to nie powinno być statystycznie istotnych różnic między nimi. Tak bardzo ogólnikowo. No ale mamy pewną dowolność, jeśli chodzi o metody. Metody, które są, były czy były wykorzystywane, to były taki wzięty pierwszy z brzegu test statystyczny, który w ogóle mógł do tego nie pasować, tak naprawdę. Nie? To więc, żeby te analizy były lepsze, oczywiście zgodne z normą, staramy się tutaj przez lata dobierać różne metody statystyczne, żeby lepiej te rodziny betonu wykrywać, czy coś rozróżniać. No i na ostatnim takim moim slajdzie kilka innych zastosowań, takich może troszkę dla mnie jednorazowych, ale myślałem, że tutaj będzie fajnie o tym wspomnieć. Pierwsze to takie, od góry mamy tą kinezjologię, tak? Co jakby czytałem, to jest taka nauka o ruchu ciała. I to jest o tyle fajna tutaj praca, którą udało się tutaj nawiązać we współpracy z badaczami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zastosowaliśmy mój jakby własny test, tak? Test dla danych funkcjonalnych, powtarzalnych pomiarów i tam on znalazł swoje zastosowanie, ponieważ dane, które właśnie mieli, takie bardzo ładnie pasowały pod ten mój tak naprawdę problem. Podobnie udało nam się zrobić tutaj w tej pracy z technologii żywności. To profesor Krzysztof również się pojawił, profesor Wołyński, gdzie korzystaliśmy z różnych metod analizy danych funkcjonalnych, składowych głównych, tak, klasyfikacji, czy analizy regresji, do badania ryżu. Tak, do badania ryżu, różnych jego odmian, tak, i różnych jego własności, tak, żeby wyciągnąć informację, jakby który z tych rodzajów ryżu w jakich tam temperaturach jest gotowany, czy tam i tak dalej przygotowywany, który jest taki, powiedzmy, najlepszy. Wyjaśnienia środowiska, to taka też dosyć ciekawa praca. Człowiek mój w Katuje nie był jakiś taki bardzo wielki, ponieważ no, dobrałem odpowiednią metody statystyczne i je zastosowałem, a problem polegał na tym, żeby dobrać odpowiednie parametry przy takiej fermentacji, chyba dobrze to tłumaczę, odnośnie cukru. Nie znam się na tym zagadnieniu za bardzo, tak, ale właśnie na tym to polegało, żeby pewne parametry tego procesu dobrać i otrzymać jak najlepsze wyniki. To jest też współpraca z Politechniką Poznańską, tylko inny wydział niż Wydział Budownictwa. Na końcu ekologia, dokładnie ekologia krajobrazu, gdzie wraz z panią dr Martą Kubacką z naszego Wydziału Geografii staraliśmy się zbadać efektywność tego programu Natura 2000 na pewnych obszarach. Zostały zebrane dane i mogliśmy je porównać statystycznie i faktycznie tam głównie pojawiały się istotne statystycznie różnice, czyli jakiś tego, sens tego programu był, przynajmniej na tych wybranych obszarach wziętych do badań. No dobrze, to jest taki przegląd. Do tych prac jest troszkę oczywiście więcej stosowawczych, jak i też mam pewną współpracę z przemysłem, tak, która nie jest udokumentowana publikacjami, ale myślę, że tutaj w tym momencie mogę już zakończyć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jestem najnowszym nabytkiem tego zakładu. To, co ja robię, czym się zajmuję, to można najszybciej określić jako astroinformatyka, czyli tego rodzaju astronomia, która nie może funkcjonować bez porządnych, nietrywialnych narzędzi informatycznych, czyli albo symulacje numeryczne, albo jakaś analiza danych, która jest na naprawdę dużych zbiorach danych. Dobrze, jeżeli chodzi o taką część czysto astronomiczną, to moje badania naukowe dotyczą gromad gwiazdowych. Gromady gwiazdowe są tego typu obiektami, które widać po lewej. Czyli to jest takie skupisko gwiazd, których sama grawitacja tych obiektów jest wystarczająco duża, że one tworzą osobny obiekt. One są oczywiście w polu grawitacyjnym naszej galaktyki, czy jakiejś tam innych, każdej innej galaktyki, czy tam galaktyk karłowatych. Niemniej jednak sama grawitacja tych obiektów jest wystarczająca do tego, żeby one nabrały własnego kształtu. Tego typu obiekty są powszechne w kosmosie. Ta przykładowa gromada to jest jedna z większych, która jest w naszej Drodze Mlecznej, zawiera ponad milion gwiazd. To są bardzo stare obiekty, porównywalne z wiekiem Wszechświata. Są bardzo duże, średnica może wynosić nawet 100 milionów lat świetlnych. 100 lat świetnych. Jeżeli chodzi o
Najbardziej charakterystyczną część to jest to jądro tej gromady. Ono jest bardzo, bardzo kompaktowe i znajduje się tam bardzo dużo gwiazd, gęstości są duże, a to oznacza, że w środku możemy mieć całe zoo różnych obiektów. Począwszy od, nie wiem, jakichś gwiazd neutronowych, czarnych dziur, przez merżujące czarne dziury, czyli popularne obiekty, które odpowiedzialne są za większość sygnałów fal grawitacyjnych. Można mieć błękitnych maruderów i całą tam masę różnych obiektów. Co do zasady, to jest, jeżeli ktoś myśli o badaniu jakichkolwiek obiektów astronomicznych dotyczących poszczególnych gwiazd, najprawdopodobniej występują one w gromadach, więc można je badać. Jeżeli chodzi o taki zespół, z którym na co dzień współpracuję, to jest to profesor Giersz, który jest głównym autorem kodu MOCKE na przestrzeni wielu lat. Mam jeszcze paru kolegów, którzy są doktorantami albo absolwentami Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. I może parę słów jeszcze o tym programie, który posiadamy. On służy do symulacji numerycznych tych gromad gwiazdowych. Jeżeli chodzi o przełożenie na statystykę, to najważniejszą informacją z tego punktu widzenia jest to, że używa metody Monte Carlo ten kod. Czyli zamiast obliczać siłę, taką newtonowską siłę pomiędzy każdym obiektem, pomiędzy wszystkimi obiektami w gromadzie, robi się to w sposób statystyczny. Czyli mówi się, że o, dany obiekt ma taką i taką prędkość, taka jest taka gęstość, więc prawdopodobieństwo, że on w coś uderzy w tej gromadzie, jest takie i takie. I zamiast liczyć siłę między wszystkimi obiektami, liczy się to statystycznie, a dzięki temu jest super, super szybkie. Co do zasady jest bardzo, bardzo bliskie wynikom takich dokładnych chęciowych kodów, ale ponieważ może to zrobić znacznie szybciej i wyniki są naprawdę fenomenalnie zbliżone, co zostało udowodnione przez wiele, wiele prac naukowych, to my, mając tego typu kod, możemy robić wiele, wiele modeli, które są bardzo dokładne, czyli rzecz, która jest nie do zrobienia przez dokładne kody chęciowe. I tutaj wkracza zarówno statystyka, bo możemy sobie sprawdzić, jak wyglądają ewolucje tego typu obiektów astronomicznych dla wielu różnych parametrów, albo wkracza porządna analiza danych. I tutaj mówię o takich ładnych setkach terabajtów danych, bo my mamy tych symulacji dużo. Każdy obiekt, każdą gromadę, w gromadzie każdy obiekt, gwiazdę pojedynczą czy podwójną możemy bardzo dokładnie próbkować, jakie ma parametry, jak się zmieniają, dlaczego i tak dalej. Więc analiza danych jest super ważnym czynnikiem naszych badań. Na przestrzeni lat korzystaliśmy z takich stworzonych przez nas baz danych, różnych modeli. Nieważne, co są zawartości, ale chodzi o to, że możemy sterować liczbą obiektów, które mamy w tej gromadzie, metalicznością, to jest taki ważny parametr, ile jest układów podwójnych, W0 to jest taki parametr, który definiuje, jaką składa się gęstość i całą masę różnych rzeczy. Takich modeli, takie modele, taką liczbę modeli tworzyliśmy już 6 lat temu. Teraz tworzymy kolejną bazę takich modeli, znacznie dokładniejszą i większą. Tutaj jest obrazek też, proszę nie zwracać uwagi na parametry. To pokazuje siatkę modeli, którą też mamy policzoną. To jest najnowszy zbiór takich symulacji, które posiadamy. Zgodnie z całą fizyką, którą byliśmy w stanie w przestrzeni ostatnich paru lat dodać do naszego kodu, żeby jak najbliżej być tego, co na przykład modele ewolucji gwiazd pokazują. Także my mamy całą siatkę bardzo dokładnych modeli dla bardzo różnych parametrów fizycznych. Dzięki temu możemy wyciągać takie rzeczy, które są nie do wyciągnięcia przez żadne kody chęciowe, czyli te dokładne. Bo może dla przykładu jedna symulacja, która posiada 1 000 000 gwiazd, to była liczona przez ponad rok przez kolegę na 200 kartach graficznych przez rok. Nasz kod potrafił zrobić dokładnie to samo w tydzień, a doprowadził do, pokazywał dokładnie te same wyniki. Jest praca, która pokazuje, że w zasadzie dostaliśmy to samo. Statystycznie, tak? Czyli oczywiście nie to samo rozwiązanie, tak? Tylko statystycznie gęstość się rozkładała tak samo. Liczba obiektów typu białe karły, czy tam czarne dziury i tak dalej. Wszystko było w granicach błędu jak najbardziej takie samo.
Może ja przejdę jeszcze przez ostatnie parę minut przez projekty, którymi się teraz jakoś bliżej zajmujemy. Ten zbiór modeli, który został policzony, pracę wysłaliśmy w zeszłym roku, która podsumowuje to. W tej pracy pokazaliśmy bardzo ładnie, w jaki sposób dwie populacje gwiazd, czyli taka starsza i młodsza, gromadek gwiazdowych, bardzo ważny czynnik, jak ona wynika z takiego tidal filling, czyli z takiego wypełnienia powierzchni pływowej samej gromady w stosunku do galaktyki. Jak to wpływa na tego typu parametry. Zresztą swoją drogą zapraszam na wykład w przyszłym tygodniu, w którym te różne rzeczy będę omawiał dokładniej. Dzisiaj to jest takie miganie slajdami. W każdym razie jest to bardzo ciekawy wynik i bardzo fajny, gdyż on pokazuje, jak można ograniczyć warunki początkowe dla gromad gwiazdowych, także które są całkowicie zdegenerowane obecnie, ale dzięki temu można jakoś wyciągnąć pewne informacje, jak te warunki początkowe mogły wyglądać. Inna praca, zaakceptowana dosłownie tydzień temu, pokazuje, jak licząc pewne współczynniki parametrów gwiazd, można je policzyć. One są tam opisywane takimi zwrotami jak A5. Nieważne, co to dokładnie znaczy, ale dzięki policzeniu tych wskaźników dla różnych gromad można pokazać, jak one się rozkładają w zależności od tego, jak gromada jest stara dynamicznie. A to pozwala nam na sprawdzenie, które gromady są z dużym prawdopodobieństwem, potencjalnie takie, które posiadają w sobie średnią masywną czarną dziurę, która jest super ważna z punktu widzenia ewolucji całej galaktyki, bo to jest ten missing link, taki brakujący element pomiędzy gwiazdowymi czarnymi dziurami, które można LIGO-WiLGO go sprawdzać, a takimi, które są wewnątrz galaktyki. Jest cały środek i jego brakuje. I gromady gwiazdowe są najpoważniejszymi kandydatami, żeby znaleźć tego typu obiekty. Więc to są te niebieskie punkty, CC oznacza, że to jest core collapse, czyli takie bardzo stare. IMBH to są te, które są zaraz z prawej strony. One mają inny zbiór parametrów, ale ewidentnie one układają się w pewną grupę i one mogą posiadać właśnie tego typu obiekty w środku. A stąd to już łatwiejsza droga do tego, żeby próbować rzeczywiście znaleźć te obiekty w rzeczywistych gromadach gwiazdowych. Obecnie kończymy pracę, którą najprawdopodobniej wyślemy do APIAT Letters. To jest praca, która pokazuje, jak są formowane takie obiekty, jak bardzo masywne gwiazdy ciągu głównego, jako wynik takiego scenariusza ich powstawania, runaway merging scenario, czyli takiego scenariusza, w którym bardziej prawdopodobne jest dla gwiazdy w młodej gromadzie, że zderzy się z inną gwiazdą, stworzy nową gwiazdę, zanim zdąży uciec albo wyewoluować do jakiegoś czerwonego olbrzyma i potem, nie wiem, skończyć jako supernowa czy coś. Pokazujemy, że takie obiekty my w naszych symulacjach, które są rozwiązaniami, tak jak mówię, statystycznymi, nasza metoda jest statystyczna, ona dokładnie pokazuje, że my posiadamy te same wyniki, co nasi koledzy z kodów N-ciałowych. Czyli oni strugają coś przez kilka miesięcy, jedną symulację, no to potrafimy zrobić w parę dni. My im zresztą mówiliśmy, co zobaczycie za chwilę, a ponieważ wy macie ten sam kod ewolucyjny, który mamy, zobaczycie ten sam błąd. No i tam czekamy tygodnie i rzeczywiście mówią, tak, mamy, to musicie poprawić to w taki i w taki sposób. No i od nowa tam robią restart swojej symulacji, pokazują, dobra, teraz działa, tak, zadziała oczywiście. I to jest ta metoda, która pozwala, tak jak mówiłem, w tym samym czasie uzyskać cały zestaw dla różnych symulacji, dla różnych parametrów, cały zestaw symulacji, możemy wszystko badać bardzo dokładnie. Ostatnim elementem, który chciałem poruszyć, to to, że ta część informatyczna to jest między innymi rozwijanie narzędzia WINS. To jest taki jak Jupyter Notebooks narzędzie, które służy do tego, żeby analizować nasze dane. Ono jest ogólne, ja używam tego do symulacji, do wszystkich symulacji, które stworzyliśmy u nas w naszych projektach, ale można użyć tego do czego, cokolwiek by ktoś nie miał, byleby to były tabularyczne dane. My to używamy do paruset terabajtów, żeby przeczesać dane, zagregować je jakoś, zrobić z tego rysunki, które są łatwiejsze do zrozumienia.
i narzędzie funkcjonuje bardzo fajnie. To wszystko i dziękuję za moją część. Wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które przygotowały swoje części do tej naszej prezentacji. Dziękuję Państwu za uwagę.